getto, ten powrót do średniowiecza ustanowiony przez nazistowskich okupantów na terenie naszego miasta, uwięzienie i skazanie setek tysięcy na ciężką pracę w niegodnych, nieludzkich warunkach przetrwało najdłużej na terenie okupowanej Polski. Prawie 4,5 roku jeździło ono okresami ponad 200 tysięcy ludzi. Przeważająca większość zginęła w pełni nad Nerem i w Auschwitz-Birkenau. Bardzo wielu jednak padło ofiarą głodu, chorób oraz ciężkiej pracy przemysłowej w tej wielkiej fabryce, jaką stanowiło to getto. Które łóżka nocą stało prawie siostry.
wejście do drugiego pomieszczenia, jak litera trasy na literą T, wyjście na podwórzek i przy wyjściu w murowanym kocio do gotowania blizny pościelowej, ale blisko pod spodem. Krewiec kuchenny na lewo, dwa łóżka dla mamy i dla mnie, takie listewki na suficie do mieszania blizny i to było nasze codzienne życie. Tam mieszkaliśmy, miałem lekcję od też. Jak sobie możecie wyobrazić, że to nie było bardzo komfortowe. Dlatego też moje życie jako w Łodzi, do serdecznego chodzić tam z Gersiemy, było właśnie więcej na ulicy i nasze lifty z Banną w ulicy Południowej, bo nasz forum był Solna, Wschodnia, Południowa, Kińskiego, a były razem z sąsiednie czworoboków i nasze życie było więcej na dachu. Te domy są w równej wielkości, także ona była na polu, po dachach sobie żyć. Życia religijnego prawie praktycznie nie było, bo mama miała tyle trudu, żeby nas trzymać na dole, żebyśmy nie utonęli, w życiu utrzymać, że względy wychowania religijnego były bardzo ograniczone. Przed przeprowadzeniem się z Wizysowy na Kalinę, rok odzienno to zwanego Hebel, naprzeciwko nas na Sonie, na pierwszym piętrze, takich pokoi, powiedzmy 4 na 5 metrów, chyba 30 chłopaczków, w kilku 4-5 lat tam siedziało. Niektórzy z tymi pisami, niektórzy jak ja teraz. No i z tego stał starszy, że ten burza swojego nosem kazał nam to powtarzać. Ja mówię, mamie, po pewnym czasie zbudowałem się, nic nie rozumiem, co mówi, mam tylko powtarzać, ja nie chcę nic zrobić. Na szczęście przeprowadziliśmy się na kamieniu, którą mamę, mama kamień ruszyła i mama już nie miała materiała, skończyło się. To było kontakt z tą religią Rzeszową. Były wyjątki, że nigdy nie miał ani synagogi, ani łożnicy poza sobotą po południu, po wieczór, kiedy był zakończenie szabatu i danie nowego tygodnia. Pod piątym była taka różnica i tam chasydzi sobotę wieczór mieli swoje, cieszyli się, że szabat mimo, że nowy tydzień i sobie popijali takie wydeszcze. I była duża ulica z żółtym rochem, solą pierwszym. Podkładałem się tam, jak oni tam leczyli, to na trochę kieszeni, to bardzo smakowało. Jak zacząłem szkołę, mam szereg obrazów zapamiętanych z tego okresu. Nie będę wszystkich mówił, bo to by zabrało za dużo czasu. Tragedia na Pesach, czyli Wielkanoc. Dostałem nowe spodnie i poszedłem na wylotko na Legionów. Prawo nosić na prawo z Pogorska, na prawo do Legionu, tak wylotko. No bo za 5 groszy do 10 kółek rowerem, no i się wlotał w bańcu te moje nowe spodnie. Bałem się wrócić do domu, co mama powiedziała mniej więcej, ale w końcu mi się dało na przykład, że to był wypadek. Szkoła była dla mnie oazą normalności. Jasny, wysoki pokój, wysoki sufit, okno, oświatło i dzieci równie nie zacząłem. Pierwszą klasę to było na lat 27, potem się przeniosło na lat 63, nazywa się szkoła Krzaka, taki niski gal pan. Wykładał językiem oczywiście był polski. A w domu mówiliśmy po jedniczku z mamą, ale że stanie już tak, po Polsce. Wtedy pierwszy dzień szkoły rozdala pani ulotki, jakieś informacje dla rodziców, ja to trzeba tak pani no, świetam jego ironią, co udaje, że czytać, nie udaje, no to chodź i stanowi, że czasą odczytamy, bo już od tego roku życia czytałem, że te szyby, literki poskładały.
blisko jej, przysłaniać sobie wiadomości, było dla czymś bardzo pozytywnym, biorąc to z wielką uwagą i właśnie bez wielkich trudności. Także po zakończeniu szkoły 6 klasy w czerwcu 1939 roku, po testach zostałem zakwalifikowany do gimnazjum imienia Piłsudskiego na gminie humanistycznej. Nie ma taką szczęścia, bo miałem zdolność wyrażania się i pisania na tyle, że miałem straszną sympę i tragedię, kiedy pani wołała, żeby przeczytał wypracowanie domowe, a ja nie miałem ani czasu, ani możliwości tych narzędzi, które napisałem, także przeczytałem dyskusję kartki. I to byłoby no, porządku, gdyby nie to, że pani powiedziała, że dobrze napisała praca, to, że położę katedrę, to chroni czasem do nauczyny. A ja się dzwonię, jak byłem na dyskusję kartki. Także nazywa się pani Linde. Mieszkała w Polsce, za karę musiałem wydać po repetycji instrukcję przez 4 tygodnie. Co dla mnie było coś pozytywnego, bo będę na mieszkaniu, że czasu nie dostało. Ale cóż, lato 1939 było bardzo ważne. Spędzałem to lato, jak ostatnie, poprzednie dwa, w miasteczku Szczecu, Warta nad Wartą, siostry matki ciotki Karpasy. I te warunki tam były zupełnie szczególne. Na Ptaszowie 6, a przeciwko Ptaszowa Benedyktynów. Mały domeczek, chałupka, wyjście, które wraca do domu, do mieszkania pokoju rodziców, stół, łóżko, szafa. Wyjście do drugiego pomieszczenia z drewnianą techniczną, a nie podobną drewnianą kuchnią, a na zewnątrz radnika do stryżku, gdzie na słownie bez cieszy lampa, jak za tym ile wieczło tam się na 10 rodzic. Mój kościół rogą. Najstarszy Iskak wyemigrował w 1936 roku do Palestyny uczyć się rolnictwa, tak naprawdę Hamus, a drugi Leon już wtedy w wojsku. Także to życie było bardzo szczególne, ale zachowałem w pamięci jakoś czystość tego życia. Nigdy nie było narzekania. Zawsze wdzięczność, że są przy życiu człowiekiem charakterem na co dzień. W piątek szedłem razem z kuzynami i z wujkiem Henry, który miał jego szczególnie było, że miał wóz, tak jak się widzieli. Na tym zachodzie West Station Wagon na duże konie przyjmował zamówienia od kupców na rynku i jeździł do łodzi przedowany przez łodzi. Koniec znał drogę, także nie wstał, ja z nim raz czy dwa pojechałem też i towarzyszyłem. I miałem także przyjrzeć, że świata poza zabawą Tartaku, dzisiaj jak książki Bronte, Chłopcy z nas broni, jakby na serce nie leczne wieki. Jak najstarszy drugi powód, sam Gabi, który był młodkowym, brał konie do rzeki Warty, żeby napoić, także oczyścić. I chcieli nauczyć pływać, to wybrali na głębokowodę, puszczali pływać, a ja to nowe. Tego czasu mam duże deskę przed wodą i tylko ogromne 30 metrów. Ale wiecie, to nie było. Przyszedł wrzesień, ja nie wiem, 30 tego roku i 1 września wybuchła wojna na Zachód, miejsc hitlerowskich na naszych krajach. Byłem pewien romantyczny dla narodów. Ja byłem dzień był w Polsce, ale w tym domu mieszkali jeszcze 90 obraz, taki główny był latny, mieszkali na styku, mama widzę ją, kanarowi stoi i bajdowe, że wadę ciepła, przyjął nożanki. No i jak tylko
Słyszeliśmy, że będzie wojna. Drugiego dnia, bo ja pojechałem do rzeźnika, który miał wyjścia ze wschodniej Warszawy, ale kibice miał podstawę powrócenia kamienia na dwa. Polonaliśmy się tam do jego zapasów, drogi, dwie ręki. Jeśli poszedł na rynek, wstrzymał jakieś kupić karabiny, jakieś na wojnę, to jest wszystko. Oczywiście to było romantyczne zamiary, to pewnie się z rynek wyszło. To dziś mam ten okropny huk tych gwoździami pod tymi zerówki. Jak przeszli przez Bekowską, ten huk, czyli te filary, niezmierzony szereg tych rosłych żołnierzy i ten dźwięk tych buków na tym koźrubach. Jak walec, który się nic nie poprze, nie do pokoju, nie wzrośnie. Pierwszym okropnym przeżyciem i rozpoznaniem, co to jest wojna, to, że w pierwszych dniach wyglądam, wychodzę z naszego a na rogu, przeciwko bagatelom, widzę grupę żołnierzy niemieckich. Normalny szkół, milionem góra. I jak i tak świetle poskakują, przeszedłem bliżej, patrzę, że opuścili trzech Żydów z brodami. Jeden mroczący krwią, bo żołnierz ten bagatelem próbował brodę obciąć. To był pierwszy szok, co ludzie mogą ludziom uczynić. Po krótkim czasie ogłoszono, że będzie wieto. Jakbym zacytował tylko polsko-niemiecki. Prezydent Friedrich Ebert wygłosił przemówienie, że stworzenie wieta jest sprawą tymczasową. I on zachowuje sobie prawo decyzji, kiedy jakimiś środkami oczyścić miasto od tej zarazy, którą stanowimy w życiu. Unser Ziel ist diese Pestbeule, ein und für alle Mal auszurotten. No i zaczęło się to wieto. Myśmy na wózku przeczytali trochę z tym zresztą miejscu, najpierw na Brzeźnicką. 39, potem 59, aż w końcu na Świętego na 7. Mieliśmy podróżu na pierwszym wieczorze 1 roku. Z ciężko będą po prawej stronie, kredens, powiedzmy stół i szafa. To tylko w większości nie mogę przywołać obrazy, jak żeśmy spali. To byliśmy 9 osób. Ja, mama, w tej ciągu dzieci, ciocia Ewa z Kolina, która 38 roku cyklowała czerwacki sklep, przebrałem kuchenimi w swoim materiału, ponieważ wybijałem krzywy endecy. I wniosła się na tego krewca, a był szwarty do Mokrykowskiego. Z imieniem Michałem Widackim. Tak nawet było. Wczesnym pierwszym roku dołączył kuzyn Leon, który był zasobrany z kielienicami we wrześniu. I w szpitalu Czarnogórze w Warszawie aputowano mojego szczegółu. I jak była likwidacja, jak mały bieg, wtedy ja też o młodzi, on mi to opowiedział o wojnie, o przeżyciu i biegu, i Auschwitz, i inną Polskę. Był bardzo
krytym się skarpą i nie chcę duszy, bo szalowali go dużo różnych walczyć i swoich kierowców. Zawsze go przerabiali w byli, nie w pieszcze i kilku gdzieś tam ośmiało się bliżej i zadanie nie robią krwi. Powiedział mi, że jak wszystkich Żydów zabrali na rynku i w zonę do pracy zacznijmy to wydali z kształt Łodzi, już wówczas się to nazywało różne zwalki z kształt. I on z najmłodszą siostrą na jedną stronę i przeszedł do Uszynku także, ale Uszynka nie zostawił rodziców i przekroczyła te parę kroków, to wyszła do grupy z rodzicami, którzy oczywiście poszli do pełna. Ale on z mówczą przejechał do pieka. Ona znikła na blisko kręgu, krótko i mam miesiąc, gdy stał się obrzędu samo cywilnego. Miesiąc, który dostałem z Jerozolimy, ja poszedłem, rezerwowałem 7 i z ich trudności, to jest cała moja rodzina. Ale w tych 5 tomach Loż Niemiec, nazwiska ludzkie, które kumpel z klasy Szmury Krakowskiej. I już nie wstąpił z niego wchodzi od wiele lat temu, sfotografowano. Jest 5 tom. Tam jest też dopisane do jej imienia Rachela Kroczyska, to Kumpel w Krakowskiej czasie. Jakie było nasze życie codzienne kiedyś? Po krótkim czasie zamieniono to uczenie miasta w jedną wielką fabrykę. I bardzo zmyślnie kupił z tym Lenny, Gimbo, Hans Gimbo, którego osobiście nie będę poznałem, ale doznałem jego mamy w tej twarzy, zawsze w moje. Było jedną wielką fabryką z całym i właściwie to było jedyne miejsce na świecie, gdzie nie było bez roboty. Wszyscy byli zatrudnieni w ciągu jakichś tam produkcji, wszystko dla armii hitlerowskiej. Moja pierwsza praca była w tym pedałowym pierwszym, na zwierzchu 56 przed rynku polskim. Jako organizator, który nam zadali, żeby te pierścienie były przygotowane na linii, to te plany, które pokrywają transporty na otwartych platformach. Transporty drogi, miałem je nakierować, żeby nie zerwał. Nie miałem tego pomieszczenia, które jakby bardziej zlecał do odetchu. I na oczywiście zobaczona rama z haszczykami, z kochaczyków. I tak rozpoczęłem za mną tam najpierw te pierścienie. Zamieszczałem na tych hakach, zamieszczałem tak pierwsze. Podniesiłem, czekam na zbysnie, pakowałem na potem i tak dalej, i tak dalej. Po pewnym czasie, jak się tym tak odbyłem, na kiedyś nie mogłem tego wykonywać, byłem zgłoszony na taką ciężką radę i się opuścił, i na to znowu mogę opadać, potem szoką wyciągnął czyścić i na to. Tak padłem na pomysł, po co mam kilka tych ciężkich radę, to później, kiedy mogę wziąć ogień, a nie iść do takiego puszczu na samym, na którym brakiem napaliłem i trzymałem wokół grupę, nie przewidując, że ten panów ścielany spadnie do tego. To tym bali. Z tym brakiem wszystko zadało w Toninie. Na szczęście udało się zgasić innymi przykładami. Ale pan Chimowicz się dojeżdża do tej fabryki, bez odpływu. Wykonał jeden. Za uchodnił tak na to, że zresztą mieli i przyszedł Hans Gimbow. No, po pierwsze zdanie są to samo pomysły. Ale jakoś mi się udało moją najemnością wyjaśnić, że chciałem coś poprawić, chciałem ten tryb produkować. Powiem sobie, nie stanie mi wyszczerze, ani nie powiedzieli jako samotarzystę, ale za karę to blacharni. I to była kara, jeśli to robić falsowanie blach bez lekarzy, postępowanie blach, ciągle ranem do głowy. Dobijące na dłonie, dobre naprawdę kamy. Na szczęście mamy 80 na Zagrodnicą 63,
i daje mi się. Panie, przekazano do warsztatu elektrycznego i to było zupełnie co innego, niż to trochę i myślenia z tym, przebijać się motory, połączenie elektryczne, poza jedynym elementem pracy, czyli prowadzenie przewodów pomieszczenia do pomieszczenia, przekumulatorów, ściana, można powiedzieć tarka i głowa, także ta dobra ma taka duża, szlagą, zaznaczona z jednej strony i czy z drugiej strony spłaszczona i błotkiem innym kolejne jeszcze zostało się coś przebić, to może się bardzo prosić. Byłem młody, ja nie brałem udziału w żadnych organizacjach podziemienno-aspiracyjnych. Moja siostra była w tym udziału. I pamiętam, jak i robię zarzuty, kiedy z tej skromni drugiego przydziału chleba dostawaliśmy jeden drobny ochenek około 2 tysiące za tydzień. I dzięki konsekwentnej dyscyplinie mojej starszej siostry Doli, świętej pamięci, mojego ojca Katarzyny, w roku 93. Ani więcej, ani mniej, ale co dzień, dziedzotem bochenek chleba dla 8, bo w tym czasie zbiornych od zmarł, bo jest 8. Czyli takie ćwierć kilo chleba, to było niedużo, znaczy wygłodzone ciało, ale zawsze co dzień jest coś, ci, którzy nie mieli się opanować. I ten, taką rację, to była nazwa przedziału, rację przedziału. Nie opadło się za to 5 dni długo tego, który było 3 dni, głodował przed następnym 3 dni, to zjadał to 3 dni, także oni długo nie przetrzymali. Mając tylko lat 15-16, rano do pracy, w obiad, jak w zuchcie dostał, pracował się tylko jakieś 6-7 miesięcy, to też właśnie. Do domu kazały, mama coś tam, jakąś zwykłą przygotowała coś. I wtedy się padało, jak tu spać. Nie mam pamięci jakiego życia socjalnego, społecznego, ze zmian rodziny. Co na ojca męskiego raz pamiętam, go widzimy. Kolejny z klasy, w trakcie sztańskiej, też raz chyba pamiętam, że się spotkali. Ale stan fizyczny był tak niski, że nie było możliwości fizycznej, żeby prowadzić jakieś listy do. I stąd też się dziwię, jestem pełen podziwu, szacunku dla tych, którzy byli w stanie zachować jasność umysłu i pisać pamiętniki po tych czasach, jak byli Świadkowiak i Kubiński i inni. Bo chociaż byłem dobrym uczniem, byłem oczytany i dość rozgarnięty, ja i nie widzę siebie w jakimkolwiek związku czy zorganizacji. Wiedziałem, że istnieją, bo siostra jak wspomniałem, i to moja olbrzymi, może na podli kromki chleba, bo dostała codziennie kawałek odcinała, bo była w organizacji, trzeba było dla Adamy dla prowodynów, mówimy razy, żeby chociaż oni przyszli, im dać pierwsze warunki, to członkowie tej grupy, to były grupy, jakby potem wyjaśniła, jak się dowiedziałem, tak piątki, żeby nie zdradzić innych, żeby ich złapano, to wiedzieli tylko o swojej piątce. A nie na piątki, jak coś o nim mówi, ale też nie wiedziałem. To jak robię w zasadzie konspiracji, trochę na nikt nie odnieść, nie. Ale to miało w efekcie pewien skutek, bo lata mijały, codzienna praca wyglądająca. Pamiętam tylko, jak to Lodo mówiło, nie narzekajcie, pamiętajcie o tym, jesteśmy za podczasnymi trudami. No nie może tego nic opuszczać.
Młodujemy, pracujemy ciężko, trudno nam jest, ale pamiętajmy, że za tymi drzwiami toczy się wielka wojna. Są armie, są jednostki, są ty, się nazywają, zabijają. Nam, jak dotąd, nie grozi śmierć na gwardia na ziemi. Jesteśmy z rodziną, żyjemy razem i sobie jako rodziny, aby to przetrwać. Ta mądra kobieta tak nam wyjaśniała, żeby nie narzekać. Pamiętam dobrze te okresy szczere i szereg nowych określeń, które nie było żadnym cyfrowym, żadnym wspomnieniem. Taka szczera wyrobanie przy pociągu, jakieś kontrolnie, które to było otoczenie całego czworobą domów i szli od domu do domu, mieszkania do mieszkania. To była ta duża szczera, kiedy wszystkich dawno zjadów usunięto z terenu gieta. Czyli starszych ludzi, chorych ludzi i dzieci poniżej 10 lat. I to nie pomogło, że matka płakała i była rozpaczona, gdy wylewali dzieci z ramy matek. Z dnia na dzień gdzie się skończyło o jedną trzecią, bo 60 000 się potem wyjechało. I potem to małe dziecko zostało zlikwidowane, odmówiły właściwie 3 części tego dziecka. Głównie było to na wschodzie. Nowomiejska, Zgierska. Myśmy na Jakuba, na dole. I po prawo na zachód, bo nie ma od tym braku, od tego mostu, gdzie łączy część gieta, część południowa, część północna. To życie w lesie było w moim wypadku bardzo o informacje, co się dzieje poza domem, bardzo ograniczone. Miałem te pieniądze, te rumki, na przykład tych rumków, ale nie miałem praktycznie żadnych informacji na temat struktury, kto jest kim w lesie. Także moje informacje są do miejsca, które się odbyło 4 roku. Właściwie mam książek Jakuba Poznańskiego, trzeba mi posiadał kontrakta, to myślę, że ja nie mówię wyjątkiem, że będąc w rodzinie bez żadnych dodatkowych racji czynnościowych, bez funkcjonariuszy albo kontaktów z hierarchią rządzącą w wiecie, myśmy zarobili chyba ponad 90% ludności, to myśmy byli ci normalni przeciwnik mieszkańcy. Ci przyjechali, niekiedy prosili na wakacje, urlopy spędzali się na leśni, o tym słyszałem, ale myśmy na co dzień mieli, czyli ja nie mieliśmy niczego pojęcia, jak coś działo, myśmy tylko obrony do pracy, praca z drużyny, utrzymać się przeciwko chromu, czy działu czynności. Kaprofer często był prawdziwy zawodnik i najgorsze do dzisiaj grunkie. Dzisiaj na samym myśl o tym, albo zapach, czy tylko pełni się zło, chociaż podobnie bardzo smaczne warzywa. No i tak doszło do roku między 1934 słuchy o tym, gdzie się wchodzi. Myśmy w tej grupie ludnościowej nie mieliśmy dostępu do żadnej wiadomości z zewnątrz. Ja przypuszczam, że mój majster Grzybowski na całym oświacie klinicznym w Fabryce, podczas miałeś wiadomości, że jego współpracownik, że on umiał montować reaktor, ale konkretnie nie miał wiadomości o tym. A
ale był współczuć wrogi Pisa, no i nacjął się ogłoszenia, że Geto będzie, nie mówię nawet nazwy likwidackie, tak, to było za ostre, to będzie przeniszczenie dla naszego bezpieczeństwa. Ponieważ w końcu tych rzeczy, które mówili o tym, kiedy przenoszą nas w głąb III Rzeszy, dawy, które będą z nami nas zadali przyjadą, zadali pozarzenie, i będziemy dalej mogli pracować dla dobra armii Hitlerowskiej. Możemy zrobić to wszystko poza wygrani, ale myśmy takie nastawienie, wiecie co się ma, a nie wiadomo, zawsze jest troszeczkę groźne, albo ma się lenę przestrzeni, nie wiadomo. Także próbowaliśmy unikać tej dyskusji, bo teraz już zaczęli cały przewodnik mówić, czy ja mieszkanie na mieszkanie, tym razem zabierali wszystkich. Umieścimy podstawę szafy od ściany, tam wpakować wszystkich nas siedmiego, a ja potem dwa krzesła postawiłem do szpany, jakieś tam gromotę nam narzuciły, żeby było też. Ja się tam wywołałem i dołączałem do rodziny. Drzwi otwarte, jedzenie wreszcie na stole, zatrach, paczkę zatrach, plecaku czy trawizę. Udało się nam to udawać trzy razy, słyszeliśmy jakiś głos, aha, i się zabrali. Ale tym razem dostał plecak przy drzwiach, słyszeliśmy głos po niemiecku. Jak kogo zajdziemy, to zaszczeliny i mama nie wytrzymała. I jest to wola na pełny przycisk, tylko nie szczerać. No i wyszliśmy. Ja, mama, trzy siostry, ciocia Ewa, a kuzyn Leon i najmłodsza siostra Róża dostały ten pomieszczenie i szpalę. I oni wtedy, bo tu sześć osób, które zgadzili, czy tam ktoś jeszcze jest, nas wzięli na takiej piątki na ulicy. Ja mówię i poszedłem z grupą innym, naczelnictwo, tak punktu zwolnego. Wieczorem przyszła Róża, przyjechałem pożegnać, że ona zostaje w tym grupie kodyfikacyjnym, czekają na wyzwolenie Łośnia w formie śródziszczym. Rano nadeszły nasz pociąg z wagonami detencyjnym i to był pierwszy. Niektóre szalery rozczarowanie i zdziwienie, jak to się mieliśmy jechać. Był grzeszy dalej pracować, a wtedy z wagoną mogliśmy, ale przystąpiliśmy z 200 osób, mogliśmy tylko stać po musieli, nie mogło się usiadać, się położyć. W jednym końcu był kubeł, plet zawieszony, żeby jakoś to osłonić na potrzeby, na ten snur po paru godzinach po krowce. To był 18-19 sierpnia. I oni wiedzieli, że to jest coś takiego. Pociąg ruszył, pojawiła się noc, nowy dzień, nową noc i nagle drzwi rozwarte, jakieś śmieszne postacie w takich paszach, takich wyżanach. Tylko słyszeliśmy szybko, miarnie, począł się na moim plecach i ten mnie wyrywa ze zamiarem wyjechać. Moje życie, moje zbył. Zresztą, ale mnie złożył, później nie przychodzi do życia. Mówię, co te śmieszne pracy, to co mówi. Niech nie przyjdzie do pracy. I nagle słyszymy krzyki, kobiety w prawo, myśli w lewo. Ma tą ręką do manu, który zobaczył się w środku. No przecież gdzieś, przybili. I widzę nowy, Antoni Jankowski, Białoruska. To różni jak na armii, z tym mu rozglądało na komisji. I to powstaje do nas. Siostry mi potem opowiadały, że jak podeszło do przodu, to była grupa oficerów, czy to był Mengele, czy nie, ale zapytał mamy, jak ma lat, a jak pokazał w lewo, to ciocia ma lat, jeśli starsza od mamy,
dobro cvjeta se dola, pa ne počelo na rek i pokrenula prošla. A mi je šišio se, i sad zašto provadili do Gloria na Kras i do Kodem Mathauze, na rek nižde, co se skoro nižde, nie miało tak źle, bo tam prawa reforma, który się ucieszy, że po polsku, tam kawałek chleba nie porzucał i jakoś nie chciał tak na rekę. Poza okresem końcowym, wlepiem, wlepiem, gdzie wszystko mało, nie zginę, tylko to w warunkach końcowych, na wodzie, na północnej ulicy. Nas gnali szybko, szybko do przodu i nagle kątem oka widzę nie tylko ogrodzenie z kreskoczastych słów, ale poza tym białe i zanaktowie, jako elektryk. Szybko poznałem, że to są trudy przewodzące prąd, pod prądem. I wtedy nastąpi ten rodzinny szok, rozczarowanie, oburzenie. Jak mógł nas tak oszukać, że idziemy do pracy, kiedy tu jest coś zupełnie innego, znajdujemy się w jakiejkolwiek miejscowości, nie nadać tej miejscowości, ale jakiejś okolicy otoczonej butami własnymi i butami prowadzącymi elektrycznego. Do przodu mnie skrywali na prawo, do grupy, do grupy, do klasy, bo jeszcze dzisiaj drogę tam gdzieś byłem, ale prosto, doskonałem. Ta procedura inauguracji do Auschwitz-Birkenau, po tym kroku nas prowadzą, musimy już to zrobić. I tak samo wszelkie późniejsze transporty były, odbywało się w ten sam sposób, pakowano nas, wybierano nas, ustawiano, poszukiwaliśmy dokądś i to pociągu i przywożono nas do roku. Tak było, nigdy nam nie mówiono dokąd i dlaczego nas to wyszło. Ale jeszcze opiszę tylko to przyjęcie Boże. Trochę odmienne niż to inne kępy, to co będę obracał, to książkę Człowiek bez przyszłości. Ja z nim mówiłem, to co będę obracał w Stokholmie, gdzie mieszkam, do twojego wyklaczy. On był dwa lata może ode mnie, jak przyjechał do Auschwitz, ale przyjechał w prawie normalnego stanu życia, jak wszyscy inni lepsi. Myślę, że gimnazjum chodził do szkoły. I on miał inną możliwość przyjmowania wrażeń informacji, niż ja po 4,5 roku budowanej ciężkiej pracy w generalistości. To do tego dochodzi ten talent, że umiał to, co zobaczyć, zachować i potem przekazać to w postaci tekstu na pamięć. Najpierw nas przeprowadzono do takiego budynku, gdzie w środku był taki drewniany, gliniany, z cegły zbudowany przez całą górę baraku, kamienistami po obu stronach. Na zewnątrz był taki lekki, co dwa metry takie ścieni. No to się wiedziałem, że to był w pośmieciu prawie koszalny przedwojenny, to był te stanie na koniu. Trzech taki facet świetnie ubrany na miarę i chodził po tym, po tej budówce z cegłą, żeby wydać się kryzysowo w otworach ciała koszulności czy budynku złote, żeby to wydać czasami dodatkowo przyziął chleba, a jak nie, to będzie lepiej i będzie ukarany. Tam wyszła poszczą, zjeżdżyliśmy po budowie. No i potem było najpierw rozebrać się do naga i prześlic. Potem szereg więźni siedzą z maszynami oszczędzenia włosów i z włosów wszystkie części ciała włosy usuwał, ponieważ było ta kolejka druga, bo tłumy ludzi czekały, to też było bardzo szybko i czasem nie tylko włosa i to skóry, które poszły. To tyle na znaczenie, bo na
następnie problemy z infekcją, gdzie siedział szereg więźniów, zanurzały tam, gdzie mocno się podłogi, czyli na rogowskiej karmelem wschodzący tylko polijski tłum i smarowały pod atami i mutania głowę, albo dezynfekta. To jest zawsze tak. No i kolejny krok ostatni, czy więźniów, cały szereg więźniów rzucało blachy, spodnie, koszulę, jakąś krótkę. To była wymiana, powiedzmy na to, że trzeba się wyjść. Ta wegetacja, wegetowanie w Auschwitz było okropne. Rano apel, stało się mi kiedy bardzo długo, przyszedł ten taki zespół wraz z policzy. I jak się potem dowiedziałem, ta część Auschwitz, tylko na to była ta odwrócona śmierć. Życie jakby tylko na wymówienie. Bo stan dorywano potem ludzi, jak Siemens, czy Hulda mówił 1000 ludzi, to wtedy rano z tego dosłano do Hulda, czy do Siemens, do roboty. Najgorsze wspomnienie mam w Lęku, bo ten smut, nasza część Auschwitz-Birkenau, tak zwane pole, było tuż przy krematorium. I ten ciężki, czarny, duszący i śmierdzący z całym mięsem przenikał wszystko. I byłem z wielką dyskusją, jak wspomniałem, ten szok. I jak pewnego dnia zobaczyłem grupę nagich mężczyzn między rokiem 16-18, a ja bym w roku 10 wydawał młodzieżowym. Po krótkim wahaniu, przez nie parę razy zapytałem, odważyłem się zapytać, co tu robicie na obowiązku prezentacji. I właśnie czekamy na ubrania, czas rejestrowali. Czekamy na ubrania, no już wjechać stąd na kraj do roboty. I to ubranie stało się sygnałem, że wjechać stąd. No, położyłem lewo, w prawo i widziałem ani ze strony, ani kapo, tak była nazwa tych funkcjonariuszy. I wtedy się włączyłem pod sedem pocisków. W kinie baraku nikt nie widział, że wzięliśmy te dwa lachy i się mieszałem z tą grupą. Przyszli potem, a zostali w piątki. Zostaliśmy ubrani do pociągu i planowali ją z losy. A tyle tylko mogę jeszcze powiedzieć o Auschwitz, że ta struktura obozowa była polegała na tym, jak Juliusz Cezar głosił divide et impera, dzielić i panować. Czyli stawiali ruskich nad Polakami, Polaków nad Żydami i w ten sposób wykorzystali te animozje etniczne, że sami te zespoły dużo nie musieli robić. Że w więzieniu kryminalnicze wspomnieli te funkcje, a nie tylko kryminalni. I tak panowali nad tym panem, i tak nie wiem, kapo lesie, wyszedł, chodził z taką pałą i machał. I kto w tym drodze, to jego wina trzaska na widzę, jak to ten jest. Planowałem w Grosnocę, w obozie tam po dwóch dniach wołano, że szukają elektryków. Się zgłosiłem, chociaż okazało się, że chodzi o elektryków, to jest prowadzą linię na powierzchni, śniegujemy po słupach, tak zwane skupolacji, ja tego nigdy nie robiłem, ale powiem jeszcze, pomimo tych lat głowy wyczerpania, szczególnie z gminy, właśnie jak też nie robił takie skupolacje na liście zakładało się, jakby kilka teatrywałem, i to mi trochę też pomogło potem, jak była zima, to nawet jak się z panem wywołałem do ogniska, gdzie on się odrzał, to mniejsza w sumie ta fachowca. Na tyle też, że kierownik robót, choćby prowadzili linię na powierzchnię do tych gunach, zrobili i wyburzyli wnętrza, dynamitę, tworzyli takie jaskinie, kolony i tam zadali fabryki amunicji. A myśmy prowadzili grunt do tych właśnie fabryk. Że kierownik grobu z organizacji pod jasne, żołne uniformy przychodzi, przyjeżdża motocyklem z
szczepą. Zewnątrz wyciekli za najstępną, ten sekretarz minister pracy, znaczy minister na służby, rozłożyć przewody, izolatorni i tak dalej. Potem komando, zresztą ma określenie, grupa pracy po komando, przywodziło im kochanie do ustawiającego. Jedynym jasnym momentem było, kiedy odmówił dnia, ponieważ najstęp wyskał zgodę SS, żeby mnie wziąć do miasta, ono jak jawno się nazywało, to bym znaczy podpisał, czy nie przywiezie z powrotem. I bym jedyny raz w czasie tych lat, prawie pięciu, do domu mieszkania, pomyślechał do swoich ulubionych dzielnicy i jest takim krótkim przedmiotem złotym. Gdzie znikli, a tylko się mówiłem, żeby jak ludzie się bawili, żeby jak ludzie byli poza obozem. Tak, jeszcze są pewne pozytywne wśród pożywienia. Były dwa rodzaje zup na święta. Brązowa i biała. Ta brązowa była ze starego chleba. To była zupa chlebowa, trochę chyba sacharyną smożona. A druga była zupa mleczna, tak samo z mleka. Na ciepło i wyskowe na słodko. Przyszedł luty 1935. I pewnego dnia ustawili nas i przez czyni u nas śmieci. Przyszliśmy przez te śniegi, przede mną nieskończony pasmo, kropel, to był za mną od samego czasu do czasu strzał, odwracali wodę, spojrzeli, żołnierz karabinem dobijał, więźniał, który wziął. Dalej i upał. Więc nosą jakieś stronę spakowali bez jedynego bezpiecza. A dodaliśmy jakiegoś dworca, pakowali nas do wagonów i właśnie też wzięli do obozu na prostym murku. Przyszliśmy do tego od granicy czeskiej. Mówimy po godzinę od północy na północnej wschodniej. A co się potem dowiedziałem? No i w prosobutu to do kwarantanny, to byłem więc jeszcze niż żywy i mam tylko właściwie dwa wspomnienia z tego obozu. Że na pierwszych, na waletach, czyli wujki, wujki, ta zimna noga rano, która może nie dojdzie z mar, i tą zimną nogę miałem na twarzy, myśleliśmy rano szatem, wszystkie trudne z baraku wynieść oraz przed wyjściem z lepszym podsumowaniem, odliczeniem na tym, co na wierzy się zgadzało. Drugi obraz tego profesorusza mieliśmy tylko kurtkę, taką koszulę, którą mieliśmy do miesięcy. Było nam zimno. Tam zima jest bardzo krótka, bo tam wieje od Syberii. Myśmy się trudili na zajmę siebie, żeby się obrać, żeby ograniczyć chłód. Więcej przygotowało, co taki tłum na tym placu apelowym, ale to nie było nic, bo w środku tego tłumu prawie się dusiło tego nacisku, się wrócił na zewnątrz. A ci, co byli na zewnątrz, tu było zimno w plecy, chcieli jedno światło być otoczone wszystkie strony innymi ciałami, żeby to własne ciepło zachować, albo jedno musi się położyć na zewnątrz. I to się poruszało z jakichś, taka wyższa obraz, pół się poruszał po placu apelowym. Po 4 tygodniach tylko, to już był koniec marca. Mam takie pismo z Wakarosy, które piszą dokładnie, to przed coś. Przekazano mi z rozwozem niezwykle 5 lutego, 22 niezwykle. Jestem 2 marca do Szutkow, komando Offenburg. Tam też po paru tygodniach wsiedli nas do pociągu. I się potem dowiedziałem do planu, żeby cały pociąg z więźniami zanurzyć w jeziorze Bodeńskim, w Rumunii. Ale na zajrzeć po tym rano nas tam opakowali i na
Pozdrawiam się szum samolotów i wybuchu. Pociąg stanął na zwygnaniu. Pociąg to była okolica Szkocławy, o czym nie wiedzieliśmy, ale był powodnie w górę, do lasy. Ja tak patrzyłem, że nasi zesłani znikli, a natomiast widzimy kurtki zesłane z tej szafki, drugą główką w szafkach. Myśmy w grupach 7 osób, 8 osób, przytrzymaliśmy w szafkach, czekaliśmy do zmroku. To usłyszeliśmy strzały i znów pomimo wyczerpania pomogli. Siedziała drzewko, spojrzałem w dół doliny i widziałem, że elektrarnowa lokomotywa zablokowała. Ludzie tam zgarniali do tego pociągu i pociąg pojechał w lewo na południowy wschód. Myśmy czekali parę godzin i poszli w kierunku odwrotnym. Nadwany do Noweczki, miasteczku do Noweczki, tam już po drodze widzieliśmy, już ludzi szli liczy na roboty, przyjąc zadanie z dyskami pełne rzeczy i nagle odjechał ze zakrętu duży samolot ciężarowy na platformie, coś dziwnego, czarna twarz, biały, na krysie głowy, który pan przynosił w karabinie ośrodku, nie kryst do lasu, ale wstrzeliśmy strzał, wyszliśmy ręce do góry, pokazujemy na głowę, jakie nam dzieli pasmo, naszego rozszerzenia włosów, nazywaliśmy to Loisa Promenade, Promenade 3. I pokazujemy na farbą białą KL, czyli Konstantynus Lager. I oficer do nas podchodzi bliżej, to nie starszy. I widzę, jak pożyca pistolet, podjęcie poza chyba go lewą ręką, od nosa na, witaj nas i mówi się tą stronę. Po kilku dniach zachowywałem ich, jak się dowiedziałem do lekarza Andrzej Francuski, lekarko, gdzie jestem, gdzie nocuję, gastro w sezonie, gospodarz w słońcu, aha, tyfus, to mnie na oddział tyfusowy w tym miasteczku. I po paru tygodniach mnie wypuszczono z papierkiem za osoba, która podała mi blisko tortu i takim. Była na udziale tyfusu klawistego od do. I sami się tym liście, czy pójść lewo, w prawo, do przodu. Nie wiem, to nie miał wszystko bez pieniędzy, bez tego. Ktoś przechodzi i mówi, gdzie jesteś, Karcowowicz, mówi tak. A co tu robisz? Mówi, no właśnie, nie wiem, co to mogę robić. Wiesz, to bliskie wiosce. Więc jaka grupa w twoich kartach? No i tam poszapałem, a to nie wyszliście, bo szkodowali się wszyscy sobie. Projekt zorganizowali i zaliśmy ich jechać, tak żeby nie zabrali do ramy, nie do kaszynku. Dotarliśmy do końca na jeziorze Woleńskim. Tam lekarz go przekazał do sanatorium. I odwiedzałem kolegów od czasu do czasu w Konstancy, w hotelu Metropol. I pewnego dnia przychodzę i widzę dwie dziewczyny. Przedstawiamy się na celi. Zadamy, jak mówią, pamiętam, jesteśmy z lekiem benzyn, szukamy krewy, a tam spotkaliśmy trzy dziewczyny do dziadki, Dona, Franka, Mora, i mojej siostry. Więc zebrałem się przez 5 dni ludziom, trochę uciążyli podróży, dostałem się z lekiem benzyn, tuż 3 dni po tym, jak mojej siostry siedziały szyba, więc po wersku siedzieli. 7 dni żałoby po śmierci Kołodziejskiego. Po znajomym, który mnie widział w roku 10, był świadkiem, jak ten rok został do gazu doprowadzony przez uleczenie tego roku. I on mnie widział przed tym, że widział, że to jest w tym roku. I był pewien, że taka środka wiadomo, że ich raczej się niestety zginął. Prawie radość była wielka, że jestem przy życiu. Chciałem się uczyć. Miałem szczególną rozmowę z panem dziekanem, panem Rachem, fizjologiem, który musi mi wypersadować. Zobaczymy się
sensu medycyny i nawet wiedzieć, to nie ma sensu tylko do tego czasu. Rzut za zimę, bo ja to powiem maniaka, tylko powtarzałem, bo z którym zasobem są miejsce, dla syny mężczyzny. Proszę mi testować. No i ja wybrałem, on mi dał to profesor skierowanie zgodę na jeden sens, jak zdałem egzaminy po egzaminie, to zobaczę dalej. No, zdałem te egzaminy po egzaminie. To było ciężkie, ale to nie było ciężkie. Ja to robię z radością. Miałem mentora, Rachmiela Braniwajna, romanisty, który zostawił do Polski. Wtedy też w tym zeru uciekać nie było. Potem poznałem kilka mów w Kadzie, która była serwiską rosyjskich, polskich. Chciała polskiego filmu konwersacja dla polskich dzieł. No to się skończyło ślubem, mamy panie synu. Kadzia była bardzo znaną tłumaczką. Tłumaczyła Angela Jakoczaka Mojnicki, który był profesorem tłumaczką sezonu Nagrodę Pokojową w Księgarzu Niemieckim w czerwcu 1972 roku. To była nagroda także i to wielu wielu polskich literatów. Ponieważ poznałem się z Niemką, który był uczony z gminy żydowskiej, robiono wszelkie pomocy. Także byłem nagle bez środków do życia. Zwróciłem się do konsulatu, na wyrzeczce zwrócić do kraju. Jeden powiedział mi kolego, który uczynił gotowy lekarzy, zostańcie tutaj za 250 nawet w miesiąc. Miałem wtedy żonę i jechał się wtedy do też rok. To było, dalej kontynuowałem studia, to mnie zapało. Aż do października roku 1950, kiedy wojna koreańska powodowała zamknięto konsulaty państw wschodnich na zachodzie. Także wtedy się zgłosiłem do konsulatu o repatriację i wylądowałem w Warszawie w październiku 50 roku. Podobywałem studia, skończyłem studia. Bardzo pomyślnie. Miałem trochę trudności, bo nie byłem w partii i przyjechałem w niewłaściwym czasie. Przyjechał tak normalna repatriacja przez 5-6 rok, to normalnie. Ale w 50 roku to coś powiedziałem, dlaczego tak długo na zachodzie? To było stanowisko partii. I TTS, komisyjny grup PZPR, znaczy zapominam, jak był te studia. Organizacji niezrzutowych. Skończyłem studia i dostałem pracę tylko na 3 godziny do notaria w kliniki, bez prawa do notaria w klinice, zostałem pierwsza klinika Polska i Chorwów Obiecy. 3 godziny warto pracy w ZUS-ie, w Urzędzie Statystycznym, Międzyczynowym, przychody dla kobiet, już ten miałem wyliczony plan, jesteś położnikiem i lekarza kobiety, położnikiem, żeby przyczynić się do tego wychodzić. I to było pięknie, praca normalna i praca naukowa, byłem doktora w 1963 roku, byłem pracę w Polsce. Wrócę potem, ponieważ 10 członkowice, nie podobało mi się to, co medycznicy robili. Ja idę na serwinę co do etyki medycznej. Jak długo poszedłem wolny do ordynatury w Polsce, zgłosiłem się i wybrałem ten konkurs po 3 kandydatów.
najpiękniejszy zadał mojego życia, jak się zadał w Polsce, klinika bardzo dziwna na remont. Ja leczyłem trudny stan chorobowy, zaburzenia hormonalne, praca z Instytutem Endokrynologii. I przyszedł do 68. Kursjacy endokrynologów w Łodzi i zaczęliśmy szereg prac naukowych. Do Zachad, który był ministrem zdrowia, ratunkowo, przekończał powiatowy, dał radę pracować naukowo. Wyszliśmy na szczytach do Otwocka i po bagnie podjechała ciężarówka z pisem pana Jana Pasławskiego, kierownika powiatowego Wydziału Zdrowia, żeby za wszystkie historie chorobowe pomogli do jego objęcia stanowiska i zabrania pracy naukowej. No, mam taką deczkę w Sztokholmie na gramie Lajkaus. W razie listy walczyłem o sprawiedliwości. I to partii pisali, prosili do Ministra Zdrowia. Nic nie pomogło. W lutym 1939 roku właśnie ta rada partijna jest teraz wyrzucony w Ukrainie. Było oskarżenie do Międzynarodowej Eksperymentu na Polsce. Kolejne zaszczepowanie. I jak wybrałem w 1957 roku wywiad dla Steve Spielberga Shoah Foundation i relację z moim doświadczeniem z III Rzeszy, to znajomy mnie reżyser, który to obejrzał, mówi, wiesz co, to póki ty mówisz o dzieciństwie, o wojnie, o częściach w getcie i w obozach. Masz spokojny, rzeczony ton, relacjonujesz, podajesz szereg detali, które nie można wymyślić, są wiarygodne. A z momentem, jak mówisz o emigracji do Szwecji, zmieniasz ton, staje się innym człowiekiem. Ty tego życzysz się nie. No. Chyba u was nie zrozumieli, że byłem zmęczony. Przejechałem do kraju budować, pomagać, skończyć studia, być lekarzem i tak dalej. I po bardzo owocnej pracy, z rezultatem pracy, prowadzeniu pracy, to było też sprawiedliwe. Właściwie na tym mógłbym zakończyć, żeby zostawić trochę czasu na ewentualne pytania. Może tylko krótko, że różnica między getem a obozem, jak już wspomniałem, to to, że w getcie byliśmy razem z rodziną. I nawzajem po naszym głowie, na poprzeć, i to ciepło rodziny było zachowane, bo było tym trudno warunkiem. A w obozie tak się nieszczęśliwie złożyło, że nie było nikogo zajmującego w tym moim transporcie i w tych moich transportach, w kolejnych obozach pracy czy obozy koncentracyjne. Byłem samotny, jak ten palec cały ten okres. To była olbrzymia różnica. Chyba podziękuję za cierpliwość i wysłuchanie.